Drodzy Państwo, uroczystość Bożego Narodzenia zbliża nas do tajemnicy Syna Bożego, który stał się jednym z nas, podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Dlatego te święta zawsze budzą radość w ludzkich sercach, budzą zachwyt, ale też zawsze stawiają nas wobec pytania, dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem. I nie musimy sięgać po traktaty teologiczne, nie jesteśmy skazani na niewiedzę, bo sam Jezus wielokrotnie w ciągu swego ziemskiego życia nawiązywał do faktu swego przyjścia na świat i do roli znaczenia tego faktu. Najpełniej wyraził się w ostatnim dniu swego ziemskiego życia, kiedy stanął przed Piłatem i powiedział: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Prawdzie o Bogu, który jest miłującym Ojcem, który tak ukochał nas, że dał swojego Syna. Ale również dać świadectwo prawdzie o człowieku, który jest dzieckiem Bożym, który nosi w sobie podobieństwo Stworzyciela, bo tak został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jezus mówi, że przyszedł na świat, aby rzucić ogień na ziemię i bardzo pragnie, żeby ten ogień znów zapłonął. Jest to ogień miłości. Do tego chce nas Pan Jezus w szczególny sposób zapalić, bo jak głosił, miłość jest najważniejsza. Najważniejszym przykazaniem jest to, by miłować Boga z całego serca, a bliźniego swego jak samego siebie. I powiedział Pan Jezus również o tym, że przyszedł na świat po to, abyśmy mieli życie i to mieli to życie w obfitości. Mówi o darze życia wiecznego, bo to jest właśnie ta obfitość naszego życia. Przy różnych okazjach jeszcze Chrystus będzie nawiązywał do swego narodzenia, gdy powie: przyszedłem szukać to, co zginęło. Albo powie, że Syn Człowieczy nie przyszedł na świat po to, żeby Jemu służono, lecz żeby służyć. I to są te ważne prawdy, które wracają do nas z okazji świąt Bożego Narodzenia, bez których te święta byłyby o wiele uboższe, jednocześnie zredukowane do folkloru, do pięknych skądinąd tradycji chrześcijańskich, ale bez tej głębi, jaką nadają im słowa Jezusa. Jezus jest Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem człowiekiem. I niejednokrotnie to potwierdził swoim słowem i swymi czynami, wtedy zwłaszcza, kiedy pochylał się nad chorymi, gdy błogosławił dzieci, gdy spojrzał z miłością na młodego człowieka, który postawił mu zasadnicze pytanie, jak żyć, by osiągnąć życie wieczne. Gdy przebaczył jawno grzesznicy, mówiąc: nie potępiam cię, idź, nie grzesz więcej. I w końcu, kiedy zapewnił łotra skruszonego na krzyżu: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Bóg z nami, Bóg po naszej stronie. I może warto by w tym kontekście zapytać, czy my jesteśmy z Jezusem, skoro On tak bardzo jest z nami. Drodzy Państwo, święta Bożego Narodzenia są wspaniałą okazją do tego, by wyrazić sobie najlepsze życzenia. I myślę, że nade wszystko powinniśmy sobie życzyć wzrostu w wierze,
wzrostu w miłości, w nadziei na życie wieczne, bo to są właśnie te dary najważniejsze, które przynosi Jezus Chrystus. Często życzymy sobie wesołych i spokojnych świąt. Tak, to prawda, ale chyba jeszcze głębszą prawdą jest to, by życzyć sobie nie tylko spokojnych, ale pokoju serca. I nie tylko wesołych świąt, ale radości, tej prawdziwej radości, która płynie z czystego sumienia i z obecności Pana Boga w naszym życiu. Wszystkim składam najlepsze życzenia świąteczne. I życzę również błogosławionego roku, który nadchodzi. A na koniec pragnę pozdrowić wszystkich telewidzów i pracowników telewizji Trwam, duchownych i świeckich, na czele z ojcem dyrektorem. Wszystkim szczęść Boże.